dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym programie Łatwa Kasa. Jak zwykle, jak codziennie, mam nadzieję, że padną dziś olbrzymie wygrane i wy będziecie błyskawicznie rozwiązywać moje zagadki. Moi drodzy, pierwsza zagadka, którą dla was tutaj przygotowałam, jest ukryte imię z literą A w naszej kopercie. Wy już kombinujecie imię na literkę A. A ja szybciutko przypomnę numery telefonu, pod którymi czekam. Gwiazdka 7320 to numer telefonu z telefonów komórkowych. Oczywiście możecie dzwonić również z telefonów stacjonarnych 704-304-320. Moi drodzy, imię w mojej kopercie jest doskonale wszystkim znane. Zapraszam, kto pierwszy, ten lepszy. Myślę, że ta zagadka nie będzie z nami długo, będzie to zagadka na rozgrzewkę, przy której rozgrzejecie się przed kolejnymi zagadkami w naszym dzisiejszym programie. Nie czekamy. Moi drodzy, tylko błyskawicznie rozwiązujemy ją. Ja chciałabym już odkleić kopertę, zajrzeć do niej i zobaczyć, co tam w środku jest. Moi drodzy, kto ma pierwszą propozycję, kto ma pierwszy pomysł, kto pierwszy w dzisiejszym programie zjawi się tutaj w moim studiu i wygra pierwsze pieniądze. Gwarantowane 100 zł za imię, które ukryło się właśnie w tej kopercie. Moi drodzy, nie ma co kombinować, nie ma co szukać jakichś tutaj skomplikowanych imion, ponieważ imię jest proste, imię jest ukryte w mojej kopercie. Kto wie, kto ma pierwszy pomysł, kto ma ochotę na pierwsze pieniądze? Czeka 100 zł. Ja czekam z tymi pieniędzmi, żeby rozdać je komuś z was. Kto pierwszy rozpocznie zagadkę, kto pierwszy zacznie tę naszą dzisiejszą grę? Bardzo prosta odpowiedź, bardzo proste rozwiązanie ukryło się w tej kopercie. Jest to imię na literkę A. Nie kombinujemy, nie szukamy jakichś skomplikowanych imion. Nie starajcie się wyszukiwać jakichś egzotycznych imion. To jest imię, które doskonale znacie. Może ktoś z was ma imię właśnie na taką literę. Może właśnie tak się nazywa. Bardzo prosty sposób na wygranie 100 zł. Kto wie, kto ma pomysł? Stuwa czeka. Ja naprawdę radzę nie czekać, bo pieniądze ktoś sprzątnie wam po prostu i szkoda. Szkoda będzie, bo to jest to prosta zagadka, a przed nami jeszcze dzisiaj mnóstwo niespodzianek, mnóstwo zagadek, przy których będzie oczywiście szansa na wygranie pieniędzy, ale ta zagadka nie należy naprawdę do trudnych, także zapraszam. Łatwe imię ukryte w tej właśnie kopercie. Oczywiście usłyszę telefon, usłyszę prawidłowe rozwiązanie, kopertę odklejamy, rozwiązanie zostanie pokazane i pieniądze wędrują do pierwszego szczęśliwego zwycięzcy. Gwiazdka 7320, wystarczy wybrać ten numer z telefonu komórkowego. Jeżeli nie masz telefonu komórkowego, szybciutko chwytaj za telefon stacjonarny 704-304-320. Bardzo proste imię na literkę A, od którego dzisiaj zaczynamy. Kto już ma jakiś pomysł? Kto ma już jakąś propozycję dla mnie? Ja jestem już przygotowana na to, żeby rozdać pieniądze i rozgrzać się przed kolejnymi zagadkami, przed kolejnymi pieniędzmi, które tutaj czekają na to, żeby po prostu oddać je wam. Wy, moi drodzy, nie czekajcie, bo tu nie ma na co czekać. Mam nadzieję, że ta zagadka nie będzie z nami długo. Jest to zagadka na rozgrzewkę, tak jak mówiłam, przy której się rozgrzejemy w ten dzisiejszy jeszcze zimny dzień. Ona was rozgrzeje, ona wam pozwoli wygrać pieniądze. 100 zł to jest kwota gwarantowana. Imię na literkę A. Co to może być za imię? Mamy, moi drodzy, dwie drogi, żeby dostać się tutaj do mojego studia. I jedno rozwiązanie, jedno imię tylko ukryło się w mojej kopercie. Nie jest to skomplikowane imię, nie starałam się tutaj utrudnić wam dzisiaj zadania. Chciałam, żeby to było proste zadanie, chciałam, żeby to była prosta zagadka na początek. Czy ktoś ma już jakiś pomysł, moi drodzy? Pierwszy pomysł, pierwsza propozycja. To słowo, to imię, o którym teraz myślisz, może być właśnie tym imieniem, którego właśnie szukamy. Ja chyba właśnie słyszę swój głos tak podwójnie. No szybciutko. Halo, halo, jest pierwszy telefon. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę o to imię. Aleks. Aleks. Nie. Jest to świetna propozycja, ale jeszcze nie.
Nie będzie to imię Alex. Pojawiła się pierwsza propozycja, pierwsze imię, nie jest to imię Alex. Spróbujmy w takim razie z kolejną propozycją, spróbujmy z kolejnym imieniem. Kto jeszcze ma jakiś pomysł, kto ma ten właściwy pomysł? Wiecie, że na pewno tym imieniem nie będzie imię Alex. Jakie kolejne imię, jaka kolejna propozycja? Imię z literką A w kopercie. Pierwsza propozycja już padła. Nie będzie to imię Alex. Spróbujcie pokombinować dalej. Spróbujcie wśród znajomych poszukać, zastanowić się, kto może mieć takie imię, kto może mieć imię, które jest ukryte właśnie w tej kopercie. Moi drodzy, to nie jest skomplikowana zagadka. Nie szukamy jakiegoś skomplikowanego imienia. Moi drodzy, banalne imię, naprawdę. Nie chciałam wam utrudnić, chciałam wam nawet pomóc wygrać te pieniądze. Stuwa. Halo, halo, mam telefon, dzień dobry. Halo, halo. Halo? O, nie udało się. Dobrze, próbujemy jeszcze raz. Pamiętajcie, dwie drogi, żeby dostać się tutaj do mojego studia. Gwiazdka 7320 i 704-304-320. Dwa numery telefonu, pod którymi ja czekam i na was oczywiście czekają pieniądze. Czeka 100 zł. To są gwarantowane pieniądze. A co należy zrobić? Należy oczywiście znaleźć imię zaczynające się od literki A. Nie jest to skomplikowane imię. Padła już pierwsza propozycja, imię Alex. Niestety nie była to właściwa propozycja. Kombinujcie. Jakie będzie rozwiązanie? Imię na literę A. Imię na literkę A. Kto ma jeszcze jakiś inny pomysł, kto ma jeszcze jakąś inną propozycję? Moi drodzy, łatwe imię, imię, które ukryło się w kopercie, nie jest imieniem trudnym. Postarałam się tutaj znaleźć wam coś, dzięki czemu uda wam się szybko wygrać łatwe pieniądze. Pierwsza propozycja już padła, nie było to imię z koperty, ale mam nadzieję, że teraz przy kolejnym telefonie już padnie to właściwe rozwiązanie. Razem wspólnie tutaj otworzymy kopertę i zobaczymy, kto został zwycięzcą. Moi drodzy, szukamy, kombinujemy. Może właśnie twoje imię jest imieniem, które pozwoli ci wygrać tą kasę. 100 zł czeka i ja czekam na twoją propozycję. 100 zł. To są gwarantowane pieniądze, gwarantowane, moi drodzy, no szybciutko. To jest doskonały moment, naprawdę teraz jest bardzo dobra okazja, bardzo dobry moment, żeby wygrać pieniądze. Ja jestem tutaj w studiu, pieniądze czekają, koperta czeka, nie ma się naprawdę nad czym zastanawiać. Imię na literkę A. Złotych czeka, moi drodzy, naprawdę nie jest to trudna zagadka. Wystarczy znaleźć imię zaczynające się na literę A. Imię Alex padło, ta propozycja już padła. Niestety nie była to propozycja z koperty, dzięki czemu ty masz szansę na to, żeby wygrać. Halo, halo, dzień dobry, witam w programie. Halo, halo. 3, 2, 1. No, niestety. Moi drodzy, jeżeli uda się już znaleźć w studiu, jeżeli uda wam się już znaleźć tutaj w moim programie, naprawdę nie marnujcie tej szansy, nie marnujecie takiej okazji, że można wygrać pieniądze, że można spróbować
podać rozwiązanie. Jest to proste imię, które na pewno znacie. Nie starałam się utrudnić tutaj wam zadania. Postarajcie się szybciutko rozwiązać tą zagadkę i przejdziemy do kolejnych. Ta zagadka nie jest zagadką trudną, to imię nie jest imieniem skomplikowanym. Każdy na pewno je zna. Kiedy usłyszycie rozwiązanie, powiecie, o, przecież wiedziałam, co to jest za imię. W takim razie wystarczy tylko do mnie zadzwonić, podać mi to rozwiązanie, a ja w zamian oferuję 100 zł. Naprawdę, cały czas mówię, że chcę, żeby ta zagadka szybciutko zniknęła. Chciałabym już rozwiązać tą zagadkę, chciałabym już naprawdę przejść do kolejnej. Spróbujcie pokombinować z jakimś innym imieniem, czy uda się znaleźć jakieś inne imię niż Alex. Lista imion, które zaczynają się na literkę, a przecież nie jest aż taka długa. Kto pierwszy, ten lepszy, szybciutko. Ja czekam, pieniądze czekają i naprawdę nie ma się nad czym zastanawiać. Na pewno tym imieniem z koperty nie będzie Alex. Kto ma jakiś inny pomysł? Zastanówcie się nad tym imieniem. Jakie jeszcze imię na literę A przychodzi wam do głowy? Halo, halo, dzień dobry. Mateusz może. Dzień dobry. Dzień dobry, poproszę o imię z koperty. Amadeusz. Dziękuję za propozycję. Piękne imię, ale to jeszcze nie to. Amadeusz. Myślę, że to imię jest troszeczkę za trudne. Tutaj mi się E zjadło. Dobrze, szukamy dalej. Halo, halo, dzień dobry. Halo? Halo, halo, dzień dobry. 3, 2, 1. Niestety nie udało się, moi drodzy. Nie szukamy takich skomplikowanych imion jak imię Amadeusz. Bardzo ładne imię, piękne imię, tylko że ja chciałam, żebyście szybciutko rozwiązali tę zagadkę, żeby te pieniądze były łatwymi pieniędzmi do wygrania. Dlatego w mojej kopercie naprawdę ukryło się coś łatwiejszego. Jakieś łatwiejsze imię niż Amadeusz. Spróbujcie poszukać w tych takich najbliższych propozycjach, w tych takich imionach, które najszybciej przychodzą wam do głowy. Nie starajcie się kombinować w jakichś takich rzadko spotykanych imionach. Można na przykład zajrzeć sobie do kalendarza, spojrzeć, jakie tam imiona można jeszcze znaleźć. Można poszukać wśród znajomych, w rodzinie, w najbliższej okolicy, kto jeszcze ma imię zaczynające się na literę A. Może właśnie tym imieniem nieskomplikowanym jest na przykład twoje imię. Nieskomplikowana zagadka. Literka pierwsza, którą jest litera A, i imię. Nieskomplikowane imię. Kto ma jeszcze jeden pomysł, ten właściwy? Jeżeli macie taką propozycję, jeżeli myślicie o jakimś imieniu, to nie myślcie, że to jest niewłaściwa propozycja. Spróbujcie, a może akurat uda się. Na pewno warto spróbować, dlatego że gwarantowana jest wygrana. Gwarantowane jest 100 zł. Każdy z was jeszcze ma szansę sięgnąć po te pieniądze, każdy z was ma szansę wygrać, spróbować swoich sił i pokazać innym, że było warto. Imię na literę A. Alex, Amadeusz, nie, jeszcze nie. Spróbujcie poszukać w takich prostszych imionach, takich, które są może dostępne na wyciągnięcie ręki. Nie szukajcie takich, które rzadziej nadajemy, czy które rzadziej były nadawane. Takie łatwiejsze. Łatwiejsze. Ja naprawdę nie chciałam wam utrudnić zadania. Rozwiązanie, które tutaj mamy na tablicy, zaskoczy was, bo to imię jest naprawdę prostym imieniem. Kto ma kolejny pomysł? Ten właściwy pomysł. Szybka, zdecydowana odpowiedź. Jeżeli masz coś w głowie, masz jakąś propozycję, to nie myśl, że to imię jest niewłaściwym imieniem. Być może właśnie twoja propozycja jest tą propozycją, która jest ukryta w mojej kopercie, która przyniesie ci 100 zł. Nie warto czekać, moi kochani. Halo, halo, mam telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią. Poproszę o rozwiązanie. Agnieszka. Dziękuję bardzo, świetny pomysł, ale jeszcze nie. Agnieszka oczywiście jest imieniem wszystkim znanym. Nie jest to imię trudne. Tak samo jak imię, które ukryło się w mojej kopercie. Widzę, że zbliżamy się powoli. Zeszliśmy z tego tropu tych imion, takich troszeczkę trudniejszych, rzadziej spotykanych. Agnieszka, to był bardzo dobry pomysł. Szukajmy coś tutaj w tym kierunku, jakichś takich imion jeszcze, które są częściej spotykane.
znanych nam na co dzień, takich, z którymi jesteśmy osłuchani. Tak jak i Agnieszka, tak samo znane i proste jest imię, które ukryło się w mojej kopercie. Kto ma jeszcze jeden pomysł? Kto ma pomysł z mojej koperty? Kto ma ochotę na pieniądze? Cały czas czeka stuwa. Moi drodzy, nasz program jeszcze się cały czas rozkręca. Jest to doskonały moment na to, żeby znaleźć się w moim studiu. Jest to doskonały moment na to, żeby trafić tutaj i oczywiście dodzwonić się do mnie i wygrać te pieniądze. Macie dwie drogi. Czy zadzwonicie z telefonu komórkowego, czy z telefonu stacjonarnego. Mi jest to kompletnie obojętne. Numery cały czas w trakcie programu są dostępne poniżej naszego ekranu. Dla mnie jest tylko ważne to, żebym usłyszała właściwe rozwiązanie, jakim jest oczywiście imię zaczynające się na literę A, które ukryłam dzisiaj w kopercie. Mam tutaj już kilka propozycji. Alex, Amadeusz. To nie był dobry trop. Te imiona wydaje mi się, że są troszeczkę przekombinowane. Padła ostatnia propozycja Agnieszka. Pójdźmy w tym kierunku, dobrze? Pójdźmy w kierunku takich imion łatwiejszych. Halo, halo. Dzień dobry. Amanda. Tak. Amanda, dzień dobry. Tak. Halo, tak. Ja zapisuję. Nie, dziękuję bardzo, nie. Wydaje mi się, że jednak imię Amanda jest imieniem takim rzadziej spotykanym. Ja spróbuję się troszeczkę spróbuję wam pomóc. Bo widzę, że chcę rozwiązać tą zagadkę, a widzę, że wy zaczynacie tutaj troszeczkę błądzić. Moi drodzy, drugą literą po literce A tego imienia będzie litera D. Spróbuję się tutaj jakoś zmieścić. Moi drodzy, pojawiła się literka D. Czy po tej podpowiedzi zrobiło się troszeczkę jaśniej? Mówiłam wam, że zagadka jest zagadką na rozgrzewkę. Znamy już pierwszą literę, ale znamy już w tym momencie drugą. A, D. I wiemy, że imię nie jest imieniem trudnym. Kto zna z was jakieś naprawdę proste imię, zaczynające się tymi dwoma literami A i D? Ale więcej już nie mówię. Nie mogę podpowiedzieć więcej, to już jest naprawdę z mojej strony olbrzymia pomoc. Proste imię. Amanda, Amadeusz i Alex to troszeczkę przekombinowane. Nie chciałam wam na pewno utrudnić, także nie szukajcie jeszcze trudniejszych imion. Agnieszka była takim właściwym tropem. Spróbujcie coś poszukać właśnie w tym kierunku takich prostszych imion. A, D. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią. Poproszę o imię. Adam. Adam. Nie, zapisujemy. Dziękuję bardzo. Jest to dobra propozycja, oczywiście widzę, że jesteście uważni i skoncentrowani. Adam, pojawiły się dwie litery, których właśnie tutaj, które wam podałam, A i D. Adam, jest to proste, krótkie imię. Szukamy kolejna propozycja, gwarantowane pieniądze. Nie będzie to imię Adam, oczywiście tu pierwsze litery to A, D, szukamy dalej. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam panią w programie, poproszę o rozwiązanie. Adela. Adela, nie, dziękuję bardzo, nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Adela, już jesteśmy, moi drodzy, już mamy ten trop, mamy te dwie pierwsze litery. Co nam więcej potrzeba? Jeżeli nie będzie to imię Adam, jeżeli nie będzie to imię Adela, jakie imię jeszcze zaczynające się od tych dwóch liter? Kto ma jeszcze jeden pomysł, kto ma właściwy pomysł? To naprawdę może być to, czego szukamy. No, ten twój pomysł. Moi drodzy, to naprawdę może być ostatnia szansa, żeby wygrać te pieniądze. Moi drodzy, imion, które zaczynają się od literki A i D, nie jest, moi drodzy, aż tak dużo, żeby tak długo szukać. Nie. Każde imię, które teraz przyjdzie tobie do głowy, którym są literki A i D, może być tym, którego szukamy. No i jest telefon. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana. Poproszę szybciutko rozwiązanie. Adrian. Adrian. Nie, dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie, jeszcze nie. Adrian. Oczywiście dwie pierwsze litery się zgadzają jak najbardziej, ale my szukamy dalej. Adam, Adela, Adam. I jest kolejny telefon. Halo, halo, dzień dobry. Halo? Halo, halo?
3, 2, 1. Niestety. Moi drodzy, dobrze. Mamy trzy imiona, w których pojawiły się te dwie literki, o które prosiłam. Adam, Adela, Adrian. Ale jeszcze nie, jeszcze nie. Nie jest żadnym z tych imion, nie jest to imię z koperty. Szukamy dalej. Znamy dwie pierwsze litery. Ja z mojej strony staram się jak najbardziej pomóc, żeby jak najszybciej rozdać te pieniądze. Moi drodzy, 100 zł jest gwarantowane. Proszę szybciutko o telefon z prawidłowym rozwiązaniem. Adam, Adela, Adrian. Kto ma jeszcze jedno imię, teraz to właściwe z koperty. Moi drodzy, tych imion z tymi dwoma literami naprawdę nie jest aż tak dużo. Jak ja sobie teraz tak myślę, to wcale tak dużo mi ich nie przychodzi do głowy. To jedno teraz, o którym myślisz, może być właśnie tym imieniem, którego szukam. Nie czekaj, nie zastanawiaj się. To naprawdę już ostatnie chwile tej zagadki. Postarajmy się jak najszybciej ją rozwiązać, dobrze? Z telefonem, który teraz zadzwoni, mam nadzieję, uda nam się odkleić w końcu kopertę, zajrzeć i dojść do tego, jakie imię ukryło się. Znamy już dwie litery, moi drodzy. Postarałam się pomóc. Literkę D daliśmy. Mamy trzy propozycje. Nie zostało już nam wiele. Adam, Adela, Adrian i to kolejne, ostatnie już z koperty. Jak brzmi? Kto ma? Kto ma pomysł właściwy? Moi drodzy, ja już chciałabym skończyć tą zagadkę. Kończymy, przechodzimy do kolejnej. Moi drodzy, widzę, że nie ma problemu, żeby trafić do mnie do studia. Jeżeli ty masz pomysł, jeżeli ty masz propozycję, to nie czekaj ani chwili dłużej. To jest doskonały moment, żeby znaleźć to rozwiązanie. No i jest telefon. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana serdecznie. Poproszę o rozwiązanie. Ada. Ada. Nie, dziękuję bardzo. Krótkie imię. Wszystko niby się zgadza. Mamy dwie pierwsze litery, o które prosiłam, ale jeszcze nie. Jeszcze nie, Ada. Spróbujmy jeszcze raz. Proszę jeszcze raz spróbować naprawdę. Jeszcze jesteśmy już coraz bliżej. Jeżeli masz jeszcze jedno imię, jeszcze jedną propozycję, to dzwoń. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana serdecznie. Poproszę o rozwiązanie. Adrianna. Adrianna, nie, dziękuję. Niestety nie, jeszcze nie. Zapisujemy. Adrianna. Moi drodzy, jeszcze jedna szansa. Ja już w takim razie zdejmuję kopertę. Dobrze? Ten moment jest ostatnim momentem, w którym możecie do mnie... O, ja już odkleiłam. Halo, halo, dzień dobry. Halo. Dzień dobry, witam pana w programie. Poproszę o rozwiązanie. Adolf. A jeszcze raz? Adolf. Adolf, nie, 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 moi drodzy, nie. Mówiłam, żeby jakieś takie prostsze imię. Ja szybciutko zapiszę w takim razie. Zapisujemy Adolfa. Wszystko się zgadza. Dobra, teraz mamy już naprawdę ostatni telefon. Zobaczcie, ile pojawiło się już propozycji zaczynających się na literkę A i D. Ale teraz to już jest ostatni moment i ostatni telefon, dobrze? Ja już powoli będę otwierała kopertę. Jeżeli nam się nie uda znaleźć tego rozwiązania, spróbujemy inną zagadkę, dobrze? To już jest ostatni moment przy tej zagadce, gdzie możecie jeszcze wygrać pieniądze. Tych propozycji padło już tak dużo i nie ma. Nie będzie to Adam, nie będzie Adela, nie będzie Adrian. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana, poproszę o rozwiązanie. Adelaida. Adelaida, brawo, 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 już, gratuluję. Gratuluję bardzo serdecznie. Oczywiście Adelaida ukryła się w mojej kropelce. Gratuluję dla pana oczywiście 100 zł. Mówiłam, że proste imię i AID. Dobrze, moi drodzy, w takim razie ja już tutaj się żegnam z tą naszą starą zagadką. Postaram się pozbyć tablicy. I w takim razie teraz sobie spróbujemy czegoś innego. Cóż to takiego się pojawiło? Moi drodzy, tutaj już nie ma zgadywania, tutaj nie ma żadnych imion. Musimy znaleźć twarz, ludzką twarz. Spójrzcie sobie tutaj, są to ziarna kawy. I w tych ziarnach kawy ukryła się ludzka twarz.
Tak właściwie patrzę i na pierwszy rzut oka nie mogę znaleźć. Ale wierzę w to, że wśród was jest ktoś naprawdę z bystrym okiem, kto lubi tego typu zagadki, kto lubi tego typu wyzwania. Do wygrania jest oczywiście gwarantowane 100 zł. To są gwarantowane pieniądze. Wystarczy tylko odnaleźć w tych rozsypanych ziarnach twarz. Ziarnach kawy twarz. Moi drodzy, kto pierwszy, ten lepszy. Ta zagadka jeszcze nie należy do tych najtrudniejszych, które wiecie, że się pojawiają bardzo często. Kto pierwszy, ten lepszy, szybciutko. Dwie drogi dostanie się do mnie do studia. Telefon komórkowy, telefon stacjonarny i twarz, która gdzieś tutaj się ukryła. Kto już wie, kto już zauważył? Kto będzie naszym drugim zwycięzcą? No, jedna twarz. Halo, halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Halo, halo. Halo, dzień dobry. Poproszę szybciutko odpowiedź. B2. Brawo, brawo, brawo. Gratuluję bardzo serdecznie. 100 zł wędruje do pana. A oczywiście tutaj ukryła się twarz. Moi drodzy, dobrze, udało się. Miałam już kolejnego zwycięzcę. Spróbujmy teraz, moi drodzy, z kolejną zagadką. Halo, halo, jest telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. A gdzie jest teraz? Poproszę mi powiedzieć, gdzie tutaj ukryła się ludzka twarz. Matko kocha, już, no, no już proszę pani, bo ja z tamtej zagadki. B1. Nie. Proszę się przyjrzeć uważniej, proszę naprawdę, proszę się przyjrzeć jeszcze raz, podejść szybciutko bliżej telefonu, to są szybkie zagadki, to są szybkie pieniądze. Jeszcze raz przypominam, szukamy, moi drodzy, ludzkiej twarzy, która się gdzieś tutaj ukryła. No, mamy mnóstwo ziaren kawy i gdzieś ukryła się ta ludzka twarz. Szybciutko, moi drodzy, 20 obrazków. Wśród nich ta jedna twarz gdzieś ukryta. Jest trudniej, dlatego poproszę, żeby podnieść troszeczkę wygraną. 200 zł, tak, dziękuję bardzo. Myślę, że warta jest zagadka tych większych pieniędzy. Usłyszałam błędną odpowiedź, ale to znaczy, że jeszcze każdy z was ma szansę podać mi tą prawidłową odpowiedź. Tylko proszę naprawdę przyjrzeć się bardzo uważnie. Bardzo uważnie. Nie chciałabym, żeby teraz padła jakaś gafa. Błyskawicznie. Teraz mamy większą kasę, mamy 200 zł. Zagadka jest nieco trudniejsza, mamy więcej tutaj tych obrazków. Ale kochani, ja nie mogę czekać. Ja bardzo lubię, jeżeli program mija dynamicznie. Ja wiem, ta zagadka nie jest najprostsza, jest już trudniejsza. Ale jeżeli nie uda się, mamy kolejne zagadki. 200 zł. Kto wie, kto już dojrzał, kto już jest na tyle bystry, kto ma na tyle dobre oko. Pojawiła się pierwsza tego typu zagadka, zniknęła błyskawicznie. Chciałabym, żeby ta również zniknęła błyskawicznie. Mam nadzieję, że ktoś z was sobie z nią równie dobrze poradzi. Mimo, że tych obrazków jest troszeczkę więcej, komuś z was może to zupełnie nie przeszkadza. No. Już tak szybko rozwiązaliście tą pierwszą zagadkę, że spodziewałam się, że tutaj również błyskawicznie padnie poprawne rozwiązanie i będziemy mogli przejść szybciutko do kolejnej zagadki. Myślę, że 200 zł to naprawdę całkiem fajne pieniądze, które można wygrać. Wystarczy tylko podać mi, gdzie, w którym miejscu ukryła się ta ludzka twarz. Nie mamy tutaj ukrytych żadnych imion w kopercie. Sprawa jest właściwie widoczna. Widoczna, możecie przyjrzeć się uważnie, możecie w swoich domach podejść bliżej do telewizorów, żeby na pewno się upewnić. Może czasami wydawać nam się, że to tam, ale nie tam. Przyjrzyjcie się naprawdę, spójrzcie dokładnie, w którym miejscu jest ona ukryta i już chcę usłyszeć telefon. Z tym rozwiązaniem. Dwie drogi, żeby dostać się do mojego studia i oczywiście 200 zł gwarantowane, z którym ja czekam na twój telefon. No. Czy ta cisza oznacza, że jest za trudno? Ja dobrze, szybciutko w takim razie pokazuję, moi drodzy, gdzie się to ukryło, bo ja chcę szybko, błyskawicznie. Mamy. B4. Dobrze, dlatego, że chciałabym, żeby to dynamicznie przebiegało. Przejdziemy do kolejnej zagadki, dobrze? Bo ja mam mnóstwo niespodzianek. Przejdźmy do kolejnej, ta była być może za trudna, ale kolejna, która już teraz się pojawi, będzie jeszcze trudniejsza. O! My w dalszym ciągu szukamy twarzy, ale kochani, ta zagadka już jest naprawdę trudniejsza.
mamy 36 obrazków i wśród tych 36 ukryła się ludzka twarz. Moi drodzy, czy przy tej zagadce, czy przy tych 30 kilku zdjęciach jest ktoś w stanie znaleźć tą twarz? Czy uda się? Tu, moi drodzy, nie ma żartów, naprawdę. Przy poprzedniej pojawiła się błędna odpowiedź. A w tym momencie mamy tych obrazków dużo, dużo więcej. Moi drodzy, ja w dalszym ciągu nie odnalazłam jeszcze tej twarzy. Mam nadzieję, że ktoś z was jest troszeczkę lepszy ode mnie, bardziej bystry i jest w stanie dojrzeć ją. $200 w dalszym ciągu czeka, moi drodzy. To są pieniądze, które można wygrać. Pojawiło się mnóstwo tych twarzy, naprawdę mnóstwo tych okienek, w którymś z nich ukryła się ta twarz. Wy musicie znaleźć to właściwe rozwiązanie. Gdzie? Ja się przeglądam i nie mogę znaleźć. Ta zagadka naprawdę jest dużo trudniejsza od poprzedniej. Spróbujcie, wierzę, że się uda. Przy pierwszej zagadce tego typu dzisiaj udało się rozwiązać ją błyskawicznie. Wiem, było tam mniej tych zdjęć, było łatwiej, ale spróbujmy podjąć to wyzwanie, spróbujmy znaleźć. A jeżeli już komuś z was udało się znaleźć, to zapraszam od razu do mojego studia. Naprawdę, w tym momencie nie warto czekać, tylko od razu zabierać swoje pieniądze, od razu podać mi rozwiązanie. Żadnego problemu, widzę, nie ma, żeby dostać się tutaj do mnie, do programu. Więc jeżeli ktoś z was ma teraz rozwiązanie, naprawdę proszę wykorzystać ten moment przewagi, że właśnie znacie to rozwiązanie, że wiecie, w którym miejscu ukryła się ta twarz, że udało wam się w jakiś sposób dojrzeć, bo dla mnie faktycznie ta zagadka jest zagadką trudną. Ale może gdybym się tak bardziej skupiła i przyjrzała, tak jak wy macie szansę teraz to zrobić, to by się udało. 200 zł czeka i ja naprawdę z niecierpliwością czekam. Jeżeli szybko nie usłyszę odpowiedzi, będę musiała zrobić to z poprzednią zagadką, naprawdę, moi drodzy. Bo okaże się, że jest za trudna. Spróbujemy z kolejną zagadką, ale ta kolejna będzie jeszcze trudniejsza. Chciałam, żeby to szybko, dynamicznie przebiegało, dlatego tak przyspieszam tempa, także postarajcie się. Bo jak się nie uda, zmieniamy, lecimy dalej, tego czasu nie mamy. A ja już jestem po prostu niezniecierpliwiona, żeby usłyszeć wręcz to rozwiązanie, bo sama nie mogę dojrzeć i jestem ciekawa, gdzie się ono ukryło. A jeżeli ktoś z was chce mi powiedzieć, gdzie, no to jest na to niesamowita szansa właśnie teraz. Gwiazdka 7320 i 704-300-4320. Spróbujcie skupić się, jeżeli już znacie odpowiedź, jeżeli już wiecie, gdzie się ukryła, no to nie pozostaje nic innego, jak chwycić za telefon i znaleźć się w moim studiu. Pieniądze czekają i ja je naprawdę oddaję. Jeżeli ta cisza, jeżeli ja nie usłyszę długo telefonu, moi drodzy, tak jak przy poprzedniej zagadce, będę musiała ją niestety zmienić. Aha, ta następna będzie jeszcze trudniejsza. Więc jeżeli teraz znasz rozwiązanie, nie czekaj aż do kolejnej zagadki, bo ta kolejna może okazać się za trudna dla ciebie. Jedna twarz, jedno rozwiązanie i pieniądze. Gdzie ta twarz się ukryła, moi drodzy? Tych zdjęć jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, ale takie wprawne, bystre oko jest w stanie znaleźć. No, jeżeli już widzisz, jeżeli znasz już tą odpowiedź, to nie czekaj ani sekundy dłużej. Naprawdę, moi drodzy, nie warto czekać, bo po prostu ja będę musiała naprawdę zmienić zagadkę, przejść do kolejnej, a kolejna będzie trudniejsza. Naprawdę, będzie trudniejsza nawet. Jeżeli mamy tyle zdjęć teraz, co będzie przy kolejnej? Potrzebuję jeden telefon i jedną osobę. Niech to będzie zdecydowany gracz, niech to będzie mój zwycięzca. Moi drodzy, ja już właściwie mam tutaj, mam ochotę naprawdę rozwiązać tą zagadkę i pokazać wam. Ale zanim to się stanie, zanim skasujemy zagadkę, pokażemy wam wszystkim rozwiązanie, muszę wam powiedzieć jeszcze coś. Na tej zagadce widzę jednak ukryły się dwie twarze.
Jeżeli ktoś powie mi, gdzie są te dwie twarze, oddam mu 300 zł. Dojrzałam, tak, tu się ukryły dwie twarze, moi drodzy. Dwie twarze warte są 300 zł. Wśród tego całego rozgardiaszu, wśród tego całego bałaganu, tych wszystkich ziaren kawy, nie mamy jednej twarzy, a dwie. Co wy na to? I dlatego właśnie mamy podniesioną stawkę, mamy 300 zł. Więc jeżeli ktoś z was jest naprawdę na tyle bystry, na tyle spostrzegawczy, że udało mu się nawet dojrzeć te dwie twarze, zapraszam, pieniądze czekają. 300 zł. Moi drodzy, musiałam wam to zdradzić, dlatego że w momencie, kiedy pokazałabym wam to rozwiązanie i przeszła do kolejnej zagadki, to wszystko byłoby oczywiste, zobaczylibyśmy, że są ukryte dwie twarze. Przy tylu zdjęciach, przy tylu ziarnach to wszystko może przerażać, ale naprawdę warto spróbować. Dopóki ta zagadka jest z nami, dopóki cały czas jeszcze możemy szukać, warto spróbować. Każdy z was naprawdę ma szansę, gdzie ukryła się jedna bądź dwie twarze. Jeżeli będziesz naprawdę na tyle dobry i uda ci się dojrzeć dwie, dla ciebie mam 300. 300 zł, jeżeli już widzisz te dwie twarze. Jeżeli znaleźliście jedną, dobrze, w porządku. Jeżeli jakimś naprawdę nie udaje się znaleźć tej drugiej twarzy, jeżeli jest ta jedna, jedną było trudno znaleźć, dobrze, w porządku. Proszę dzwonić. Gwiazdka 7320, 704, 304, 320. Jeżeli w dalszym ciągu nie możecie znaleźć drugiej, czekam na waszą odpowiedź. Nie będę w nieskończoność czekała, naprawdę, dlatego że ta zagadka ma swój czas, tak jak mówiłam. Nie mogę jej mieć przez cały program. Niespodzianek mam tyle, zagadek mam tyle, że naprawdę musimy lecieć dalej. Musimy błyskawicznie, dynamicznie przejść przez cały nasz program. Kto? Kto z was zauważył jedną, a może nawet dwie twarze? Wielu z was na pewno zastanawia się, jak znaleźć dwie twarze, skoro niektórzy nawet nie mogą znaleźć jednej, ale zapewniam was, że wśród tych wszystkich rozsypanych ziaren, wśród tych naprawdę mnóstwa obrazków ukryły się dwie twarze. Dwie. Jak? No właśnie, jak to możliwe? Gdzie? Gdzie jedna, gdzie druga? Są ukryte, zapewniam was. Spróbujcie, naprawdę warto, dopóki ta zagadka jest na ekranie. Każdy z was ma szansę powiedzieć mi, gdzie ukryła się jedna bądź dwie. Nie będę czekała długo. Jeżeli nie doczekam się, pokażemy rozwiązanie i w tym momencie już będzie za późno. Naprawdę w momencie, kiedy rozwiązanie pojawi się tutaj na ekranie, już nie będzie szansy. Teraz jeszcze jest szansa. Potraktujcie ten moment jako ostatnią szansę na wygranie naprawdę 300 zł przy odnalezieniu dwóch twarzy albo 200 zł przy odnalezieniu obrazka, na którym ukryła się jedna twarz. Jeżeli ktoś sobie spokojnie siedzi teraz i naprawdę dojrzał te dwie twarze i mówi, dla mnie to nie było trudne zadanie, czekam na taką osobę. Chcę usłyszeć. Moi drodzy, jest mi potrzebna teraz tylko jedna osoba, jeden telefon od kogoś, komu udało znaleźć się dwie twarze, albo chociaż jedną. Wiem, że z tymi dwoma to może być problem.
ale chociaż jedno. Jeżeli będą dwie, oczywiście 300 zł gwarantowane. Jeżeli będzie jedna, mam 200 zł do oddania. Jeżeli nie udało znaleźć się dwóch, dobrze, to jest również szansa, żeby wygrać pieniądze. Przy jednej twarzy też wygrywasz, też dostajesz gotówkę. To drugie zadanie, przy którym wygrywacie 300 zł, jest trudniejsze. Liczę się z tym, że nie każdy w tego typu zagadkach jest dobry, że nie każdy jest w stanie dojrzeć tą drugą twarz. Potrzebuję jeden telefon, jednego zwycięstwa. Gdzie pośród tych wszystkich obrazków, na które teraz patrzę, ukryły się dwie twarze? A jeżeli ktoś widzi jedną, to też w porządku. Z tymi dwoma to jest trudniej. No, moi drodzy, to naprawdę jest zagadka, którą już chciałabym rozwiązać. Widzę, że z tymi dwoma problem, ale wśród was może jest chociaż jedna osoba, która widzi jedną twarz. Jeżeli nie dwie, to jedną, dobrze? Te dwie to już tak naprawdę na wyrost, to już jest naprawdę dla kogoś, kto jest naprawdę bardzo dobry. No może jedną chociaż. Jeżeli udało ci się znaleźć tą twarz, patrząc na to wszystko, oczywiście jest to doskonały moment, żebyś nie czekał i do mnie momentalnie zadzwonił, jeżeli tylko zauważyłeś chociaż jedną twarz. Jest mi potrzebny jeden telefon. Nie zastanawiaj się, nie kombinuj. Jeżeli już widzisz, to jest na pewno dobre rozwiązanie. Mam nadzieję, że chociaż udało się znaleźć tą jedną twarz. W którym miejscu mogła się ona ukryć, moi drodzy? Pamiętajcie, te dwie twarze to już naprawdę jest bardzo, bardzo trudne zadanie. Przy tylu zdjęciach. Jak przypominam, cały czas do znudzenia, moi drodzy, czas tej zagadki dobije do końca. A wiecie, co się zdarzy z następną zagadką? Zadanie może być bardziej, o wiele bardziej trudne. Także jeżeli ktoś widzi jedną twarz, to warto zadzwonić. Ale jeżeli jakimś cudem również uda się znaleźć dwie twarze, to ja będę szczęśliwa, że udało się i że jestem w stanie rozdać pieniądze naprawdę przy bardzo trudnym zadaniu. Spróbujcie teraz po raz ostatni. Naprawdę. Ja za momencik pokażę wam rozwiązanie. Wtedy już będzie za późno. W momencie, kiedy pojawi się obrazek ze zbliżeniem, gdzie jest rozwiązanie, w tym momencie już nie będzie można dzwonić, ale teraz cały czas jeszcze jest szansa. Teraz jest cały czas jeszcze ten moment dla kogoś, kto widzi. Ale jest to ostatni moment i ostatnia szansa. Moi drodzy, ja właśnie usłyszałam naprawdę zaskakującą tutaj wiadomość z reżyserki, moi drodzy. Był telefon od grafika, który robił tą całą skomplikowaną zagadkę, że na tym zdjęciu ukryły się trzy twarze. Zaraz, jak to możliwe? On przez przypadek pomylił się, moi drodzy. Przez przypadek się pomylił i na tej naszej zagadce miały być dwie, ale są trzy. Są trzy? Ale zaraz, na pewno? Ja jestem w szoku, bo trzy twarze? Nie wiem.
Jeżeli komuś uda się wychwycić ten mały błąd tego naszego grafika i odnaleźć wszystkie trzy twarze, wygra 400 zł. 400 zł, tak. Natomiast jest to naprawdę ostatni moment. Po prostu jest to koniec zagadki i ja już czekam na ostatniego zwycięzcę. Moim zdaniem ta zagadka jest naprawdę już za trudna do rozwiązania. Dla mnie problem jest z dwoma twarzami, z trzema, ale tu są podobno ukryte. Trzy twarze warte 400 zł, moi drodzy. Tyle ziaren i wśród nich ukryte trzy twarze? Nie do wiary, naprawdę. Nie, no to ja aż nie wierzę, że ktoś z was jest w stanie znaleźć trzy. Dlatego za te trzy płacę 400 zł. Oczywiście, jeżeli znaleźliście dwie, bądź trzy, albo jedną, w porządku, dobrze, ja nie zmuszam do szukania trzech. Jeżeli jest jedna, jeżeli są dwie, dobrze, ale jeżeli są trzy, no to jeszcze lepiej. Wtedy jest 400 zł. Ale to naprawdę dla kogoś, dla kogo ta zagadka nie jest kłopotliwa, kto od razu jakoś tak potrafi wychwycić. Jedna twarz, odnalezienie jednej twarzy jest warte 200 zł. Dwie twarze to już będzie 300 zł. Przy trzech, naprawdę, to jest prawie niewykonalne. Przy trzech twarzach płacę 400 zł. Ostatni moment i ostatnia szansa. Umówmy się, dobrze? Mam tutaj wiadomość, moi drodzy. Właśnie usłyszałam z reżyserki od nas, że oni już teraz chcą pokazać rozwiązanie. Te trzy twarze to naprawdę jest trudne zadanie. Ja mogę mówić, że jeszcze chwilę, jeszcze poczekajcie, jeszcze chwilę, ale ja nie wiem, czy po prostu mnie posłuchają. Może się tak zdarzyć, że za momencik już padnie rozwiązanie i już nie będzie szans. W momencie, kiedy zobaczymy rozwiązanie, to jest koniec. Więc jeszcze teraz, kiedy masz szansę, kiedy nikt jeszcze cię nie uprzedził. Albo jedną, albo dwie, albo nawet trzy. Jeszcze sekundkę, naprawdę jeszcze sekundy czekam. Nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że wierzę w to, że jest ktoś wśród was, kto nawet znalazł te trzy twarze. Chciałabym usłyszeć taki telefon. Tak, znam trzy twarze, jest odpowiedź. Jest 400 zł wtedy.
wam prawdę już przytrzymuję, jak się da, już jeszcze sekundę i za chwileczkę padnie rozwiązanie. Naprawdę robię wszystko, co mogę, ale tam po prostu mnie cisną, że już koniec, koniec, pokazujemy rozwiązanie. Ja nie mogę dłużej czekać, moi drodzy. Naprawdę. Co możemy zrobić? Moi drodzy, jest to naprawdę ostatni moment. Jeżeli na ostatni moment ktoś poda mi rozwiązanie, oprócz gwarantowanej kwoty, moi drodzy, która jest tutaj do wygrania, zagramy sobie o bonus w wysokości 1000 zł. Jedna twarz i gramy o bonus. 200 zł i gramy o bonus. Przy dwóch twarzach będzie to 300 zł i gramy o bonus. Przy trzech twarzach gramy o bonus i wygrywacie 400 zł. Ale naprawdę już kończę, jest to końcówka, koniec zagadki definitywny. Nie czekam ani sekundy dłużej. Jeżeli ona się okazała za trudną, spróbujemy zagrać inną zagadkę, spróbujemy to po prostu zmienić. Ostatni moment. Znalezienie w tych rozsypanych ziarnach jednej twarzy jest trudne. Znalezienie dwóch, no bardzo trudne, ale znalezienie trzech naprawdę graniczy, moi drodzy, z cudem. Tutaj może wśród was jest jedna osoba, która znalazła nawet wszystkie trzy twarze. Ja, moi drodzy, nie wiem, nie mam pojęcia. Dopóki nie usłyszę telefonu, nie mam pojęcia. Jest to w każdym razie ostatni moment, żeby podać mi rozwiązanie. Jakiekolwiek, czy udało się znaleźć jedną twarz, czy udało się znaleźć dwie twarze, czy trzy. Chcę po prostu usłyszeć jakieś rozwiązanie. Za każde z nich oczywiście płacę pieniądze. Ile pieniędzy, moi drodzy, rozdam? Czy będzie to 200 zł, czy będzie to 300, czy nawet 400? W każdej, moi drodzy, z tych sytuacji zagramy sobie o bonus w wysokości 1000 zł. Ostatni moment. Ostatni moment, ostatnie chwile, żeby tutaj do mnie się, żeby trafić do mnie. Nie będę czekać ani chwili dłużej. Moi drodzy, wśród moich widzów szukamy kogoś naprawdę, naprawdę dobrego. Pojawiła się tutaj już pomyłka przy poprzedniej zagadce. Mam nadzieję, że tym razem tak nie będzie. Mam nadzieję, że z tym telefonem, który teraz zadzwoni, usłyszę któreś z tych rozwiązań. Czy pojawi się jedna twarz, czy dwie, czy trzy. Może trzy. Ten telefon i ta odpowiedź do tej zagadki musi paść teraz. Ta zagadka jest z nami za długo. Ja nie mogę jej dłużej przedłużać. Gwarantowane 200 lub 300 lub 400, jeżeli się uda znaleźć 3. I oczywiście gramy o bonus w wysokości 1000 zł. W sumie możecie wygrać przy tej zagadce 1200, 1300 lub nawet 1400 zł. Ostatni moment. Dobrze, umówmy się. Ostatni moment, ostatni telefon. Kto dał radę? Thank you.
czy w tym ostatnim, moi drodzy, momencie ktoś trafi tutaj do mnie do studia? Koniec, definitywnie kończymy z tą zagadką. Kto wśród was jest na tyle dobry, że udało się mu odnaleźć dwie twarze? Trzy? A może tylko jedną? Spróbujmy, spróbujmy naprawdę. Ostatni moment. Jeżeli będzie jedna twarz, jest też wygrana, jest 200 zł. Przy każdej z tych oczywiście wygranych walczymy o 1000 zł jeszcze. Gramy o bonus, moi drodzy. Ostatni moment. Nie dam rady naprawdę dłużej tego przeciągnąć, moi drodzy. Ja naprawdę słyszę, że musimy kończyć, musimy pokazać rozwiązanie. Spróbujcie jeszcze raz. Mamy 36 obrazków. Spójrzcie na nie. Jeżeli nie trzy twarze, bo to naprawdę jest trudne zadanie, spróbujcie znaleźć jedną bądź dwie. Przy jednej, przy dwóch i przy trzech oczywiście płacę gwarantowane pieniądze i zagramy o bonus w wysokości 1000 zł. Spróbujmy zrobić coś takiego. Na ten ostatni moment, na tą ostatnią chwilę tej zagadki podnieśmy bonus, dobrze? Do 2000 zł, tak. Teraz to zupełnie inaczej wygląda. 2000 zł i gramy naprawdę. Gramy albo o 2200, gramy albo dramy o 2300 lub, jeżeli się uda, jakimś cudem 2400. Ostatni moment, dobrze? Ten bonus jest już olbrzymi. Jest im potrzebna jedna osoba. Jedna bystra, na tyle dobra, która wychwyciła i dojrzała. Kto wykorzysta tą ostatnią szansę? Jest mi potrzebna tylko jedna osoba. Zagramy o 2200, 2300 albo 2400 zł. Jeżeli znalazłeś jedną twarz, to się nie przejmuj. Dzwoń. Dwie. Jeżeli trzy, to w ogóle super. Ale umówmy się, to naprawdę ostatni moment. Nie mogę przeciągać dłużej. Nie mogę. Jedna, dwie lub nawet trzy twarze, jeżeli komuś się uda. Tylko teraz, naprawdę teraz, moi kochani, nie czekamy. Spójrzcie, nasz bonus w tej chwili to 2000 zł, także możemy wygrać. 2200, 2300 albo nawet 2400 zł. Jest mi potrzebna jedna osoba, jeden telefon. Kto trafi w tym ostatnim momencie?
to już jest koniec, naprawdę, ale ja bardzo proszę jeszcze w reżyserce, żebyśmy jeszcze nie pokazywali rozwiązania, dobrze? Jeszcze naprawdę, ostatnie chwile. Ostatnie chwile spróbujmy jeszcze przetrzymać, dobrze? Spróbujmy jeszcze poczekać chwilę. Ja wierzę, że jeżeli nie trzy, to chociaż udało się znaleźć jedną, dwie. Dobrze, mamy chwilę. Mamy chwilę. Jeżeli jakimś cudem ktoś znalazł trzy, no to byłoby wspaniale. 400 zł gwarantowane. Przeciągnęłam jeszcze chwilę tą zagadkę. Naprawdę jeszcze tylko chwilę. Wszystko, moi drodzy, ma koniec. Czas tej zagadki już definitywnie dobiegł końca. Jest za długo z nami. Ja nie będę mogła z nią zostać dłużej. Po raz ostatni, moi drodzy, spróbujcie. Jeżeli udało się znaleźć jedną twarz wśród tych ziaren, dwie, bo nawet trzy, to koniecznie, koniecznie czekam na telefon. Macie dwie drogi, macie numery telefonu cały czas widoczne na ekranie. Jest mi potrzebna jedna osoba. Jedna twarz, dwie twarze czy trzy twarze. Gwarantowane 200, 300 lub 400 zł. Moi drodzy, pamiętajcie, gramy o bonus w wysokości 2000 zł. W sumie do wygrania macie 2200, 2300 lub 2400 zł. Po raz ostatni wybierzcie jeden z numerów, które widzicie na ekranie. Gwiazdka 7320 lub 704 304 320. To jest ten ostatni moment. Czy będę miała teraz zwycięzcę? No i gdzie mój zwycięzca? No, bo ja nie mogę czekać. Czy nikt nie potrafi znaleźć nawet jednej twarzy? Czy my już mamy pokazać to rozwiązanie? Bo ja już słyszę, że my nie możemy czekać dłużej. Mam jeszcze tylko kilka chwil. Ostatnich kilka chwil. Po raz ostatni spójrzcie na te 36 obrazków. Spróbujcie znaleźć jedną, dwie, a może komuś uda się znaleźć trzy twarze. Koniec zagadki. Nie ma żartów, moi drodzy, kończymy. Czyżby nikomu nie udało się znaleźć nawet jednej twarzy? Dwóch? Nie mówiąc o trzech. Widzę, że jednak się nie udało. Zagadka okazała się dla was za trudna, jeżeli do tej pory nie było rozwiązania.
nie wiem, zastanawiam się, co mam zrobić właśnie. Czy pokazać wam to rozwiązanie teraz? Wiecie co? Na te ostatnie krótkie chwile, które mamy, dla kogoś, kto być może ma to rozwiązanie, proponuję podnieść ten bonus, dobrze? 4000 zł. Tak, tyle będzie wynosił bonus, o który zagramy, ale umawiamy się, że telefon dzwoni już teraz, dobrze? Ja nie czekam. Jeżeli znalazłeś jedną twarz, zagrasz o 4200. Jeżeli udało się znaleźć dwie, zagramy o 4300. A przy trzech twarzach będzie to kwota 4400 zł. Ale kochani, kończymy, dobrze? Koniec definitywny. Nie czekamy już. $4000 do tej kwoty podniósł się bonus. Jest to ostatni moment. Możecie wygrać naprawdę duże, duże pieniądze. Ale w ostatniej chwili, w ostatnim momencie, bo ja już nie przedłużę. +704 300 4320 albo +732 20. Dwie drogi, żeby wygrać 2200, 2300, a może nawet 2000. Moi drodzy, bonus się podniósł. Przepraszam was, ale ja w tym rozgardiaszu tych wszystkich twarzy już zapomniałam, że nasz bonus jest w wysokości 4000. W takim razie albo będzie to 4200, albo 4300, albo 4400 zł. Ostatni moment. Ostatnia chwila. Jeżeli ktoś wie, zapraszam teraz. Jeżeli nie, pokazujemy i kończymy zagadkę. Nie wiem, moi drodzy, czy komuś z was udało się znaleźć rozwiązanie. Nie wiem, czy ktoś zauważył jedną, dwie czy trzy. W każdym razie czas tej zagadki naprawdę dobiegł końca i muszę ją skończyć. Ostatnia chwila teraz jest. Mam nadzieję, że te pieniądze, które są, są pieniędzmi dobrymi i mam nadzieję, że ktoś z was próbuje. Dopóki widzicie tą zagadkę, dopóki ona jest na ekranach waszych telewizorów, możecie spróbować. Dopóki nie mamy jeszcze rozwiązania, to ty możesz podać mi to rozwiązanie. Ty możesz być zwycięzcą. W momencie, kiedy rozwiązanie się pojawi, pokażemy, będzie już za późno. Jest to ostatni moment przed rozwiązaniem. Przed tym, jak my pokażemy to rozwiązanie. Wśród widzów szukamy naprawdę kogoś dobrego. Gramy o 4200, 4300, a może nawet uda się zagrać o 4400. Wykorzystajcie ten ostatni moment. To już jest ostatnia chwila, w której chciałabym usłyszeć ten telefon, w której chciałabym komuś oddać te pieniądze. Na pewno szukam kogoś, kto jest bardzo dobry. Pieniądze, które gramy teraz, myślę, że naprawdę są warte. Spróbujcie po raz ostatni, dobrze? Ostatni raz, ostatni telefon.
ile twarzy udało się odnaleźć, moi drodzy? Czy będzie to jedna twarz, czy będą to dwie twarze, czy nawet trzy? O jakie pieniądze zagramy? Czy 4200, czy 4300, czy 4400 zł? Za chwilę wszystko się wyjaśni, moi drodzy, z telefonem, który teraz zadzwoni. Ale jedna rada ode mnie. Nie czekać, nie czekajcie. Albo po prostu ktoś ciebie uprzedzi, albo my pokażemy rozwiązanie i wtedy już będzie naprawdę za późno. Niepotrzebne mi są tłumy telefonów, niepotrzebne mi są tłumy rozwiązań. Potrzebny mi jest jeden telefon od jednej zdecydowanej, pewnej i naprawdę dobrej osoby. Jedna zdecydowana, pewna swojego rozwiązania osoba. Z tym jednym telefonem wszystko się zaraz wyjaśni, moi drodzy. No i jak sprawa wygląda? No? To jest naprawdę ostatni moment. Ja tutaj cały czas słyszę, monitorują mnie, że pokazujemy rozwiązanie. Zaczekajmy jeszcze chwilę, dobrze? Jeszcze sekundkę. Może w tym momencie ktoś próbuje tutaj, trafi do mnie. Gwiazdka 7320 albo 704-300-4320. No, czy będzie to jedna, czy dwie, a może nawet trzy? Spróbujemy, tak? 2200 zł plus 4000. 4000 to bonus, moi drodzy. Spróbujmy, dobrze? Ja cały czas tak wierzę, że może te trzy twarze uda się znaleźć. Jeden telefon, jeden zwycięzca. Dopóki jest zagadka, jest szansa. To jest ten moment, kiedy chcę poznać to rozwiązanie. Jedna twarz, dwie twarze, trzy twarze. Każde z tych rozwiązań jest warte pieniądze. Przy każdym zagramy. O 4000. 4000 to nasz bonus. Czyli jest do wygrania 4200, 4300 albo 4400 zł. Szybciutko, moi drodzy, ostatnia chwila, naprawdę. Ostatni moment. Kto jest na tyle dobry? Za chwilę będzie za późno, za chwilę będzie rozwiązanie. Albo ktoś po prostu cię uprzedzi, ktoś tutaj trafi, poda mi rozwiązanie, zabierze twoje pieniądze. Po raz ostatni. Spróbuj tutaj trafić, moi drodzy. Nie było żadnego problemu, żeby trafić tu do studia na początku programu. Dwie drogi. Telefon komórkowy, telefon stacjonarny. 704-304-320, gwiazdka 7320. I gwarantowane pieniądze. Naprawdę bardzo, bardzo emocjonująca jest ta zagadka, bo ja jestem ciekawa w rezultacie, kto i ile twarzy udało się znaleźć. Kto jest na tyle dobry z drugiej strony. To jest ostatni moment. 200, 300 bądź 400 zł i gramy o bonus 4000 zł. Jedna zdecydowana osoba wygra albo 4200, albo 4300, albo 4400 zł.
definitywnie kończymy. Moi drodzy, czy wśród was jest jedna osoba, której udało się znaleźć chociaż jedną twarz? Może dwie? Jeżeli komuś uda się znaleźć trzy, przy trzech zagramy o 4300. Przepraszam, przy trzech zagramy o 4400 zł. Moi drodzy, to już jest tak olbrzymia suma, że aż naprawdę nie mogę się doczekać tego telefonu. Możecie znaleźć dwie. Jeżeli nie trzy, to mogą być dwie. Jeżeli nie dwie, może być jedna. Kto okazał się na tyle dobry? Jedna osoba, jeden telefon i wszystko zaraz będzie jasne. Ostatni moment. Ja już czekam tylko na ten jeden telefon od zwycięzcy. Zaraz się dowiemy. Czy będzie to 4200, czy będzie to 4300? Czy uda się zagrać o 4400 zł przy trzech twarzach? Jeżeli są dwie, to też dzwoń. Jeżeli jest jedna, to też jest rozwiązanie prawidłowe. Przy jednej zagrasz o 4200 zł. Przy dwóch o 4300, przy trzech o 4400 zł. Naprawdę, to musi w tym momencie się wydarzyć. Ja w tym momencie muszę usłyszeć ten telefon. W momencie, kiedy pojawi się rozwiązanie, kiedy w końcu oni powiedzą, nie, koniec, definitywny, dajemy rozwiązanie już i koniec. Ja nie będę mogła zatrzymać. Dopóki widzicie tą zagadkę na swoich ekranach, to jeszcze jest moment. Za chwilę może zadzwonić telefon, może po prostu cię ktoś uprzedzić, zabrać twoje pieniądze, albo po prostu pokażemy rozwiązanie. Okaże się, że zagadka była za trudna, ale jeszcze wierzę, że może się uda. Jedna osoba jest mi tylko potrzebna. Teraz, no. Kto to będzie? Jeden telefon, z którym wszystkiego się dowiemy. Jedna twarz, dwie twarze czy trzy twarze. Jeżeli tobie udało się znaleźć, to właśnie ty zadzwoń. Właśnie na twój telefon teraz czekam. Moi drodzy, ja dam wam ostatnie 10 chwil, dobrze? Naprawdę ostatnie 10. Spójrzcie. One będą uciekały. Mamy teraz już tylko 9. To jest czas, w którym czekam na kogoś, kto ma rozwiązanie. Moi drodzy, szybciutko. Te chwile mijają, uciekają. Mamy 8. No, kto? Zostało nam 7 chwil. 7 chwil, które dzielą nas od poznania zwycięzcy. Jedna, dwie czy trzy twarze. 6 chwil. Nie czekajcie, zagadka kończy się za 6 chwil. Ktoś może was ubiec. Jeżeli znasz to rozwiązanie, to już szybciutko. Pozostaje nam 5 chwil. 5 chwil, pamiętajcie, gramy. Do wygrania jest 4200, 300 lub 400.
gwarantowane 200, 300 lub 400 zł i gramy o bonus za 4000 zł. Moi drodzy, mamy 4 krótkie chwile, naprawdę. Uciekają, uciekają. Ja cały czas przypominam o tym czasie. Czas biegnie nieubłagalnie, naprawdę. Dołam te ostatnie chwile, to jest ten ostatni moment. Kto widzi? I zobaczcie, mamy 3 chwile. 3 chwile, które dzielą nas od zwycięzcy. Gwarantowane 200, 300, 400. I bonus w wysokości 4000 zł. Chwile uciekają. Szybciutko. 2 krótkie chwile. I szansa na wygranie 4200, 300 lub 4400 zł. To jest moment dla ciebie. Czy ktoś w tym ostatnim momencie zdąży trafić? Czy ja usłyszę telefon? Czy się uda? I uda. Moi drodzy, jest jedna chwila, krótka chwila, w której jeszcze jest szansa. I jeszcze jest szansa. Jedna twarz, dwie twarze, trzy twarze. Szybciutko. Szybciutko, naprawdę. Moi drodzy, odliczanie dobiegło końca, ale ja cały czas jeszcze czekam. Wierzę, że ktoś zdąży, że komuś się uda. W tym ostatnim już, naprawdę momencie. No i jak brzmi rozwiązanie? To nie tylko koniec zagadki, ale moi drodzy, to jest koniec programu. Jeżeli teraz nie usłyszę już odpowiedzi, nie usłyszę rozwiązania, już nikt nie będzie miał szansy na wygranie pieniędzy. Koniec programu, ja nie przedłużę programu. Nie będzie żadnych chwil, nawet jednej. Dla ciebie to już jest ostatnia szansa. Po raz ostatni wybierzcie jeden z numerów, gwiazdka 7320 albo 704-304-320. Jedna twarz, dwie czy trzy twarze. Pamiętajcie, gramy o 200, 300 lub 400 zł i bonus w wysokości 4000 zł. Ten program dobiega końca. To jest koniec programu, moi drodzy. Ja go nie przedłużę. Kolejnej zagadki nie będzie. To jest ostatnia szansa na wygranie pieniędzy. Ja chcę usłyszeć jakąkolwiek odpowiedź. Czy będzie to jedna, dwie czy trzy twarze? Ja muszę to usłyszeć przed końcem programu. Po tym czasie już nie będzie szansy. Ostatnie sekundy, już naprawdę ostatnie. Powoli się będę żegnała, powoli będę musiała się niestety pogodzić z tym, że nikomu się nie uda, ale ten cały czas jeszcze jest dla kogoś, kto wie. Dopóki jestem tutaj, dopóki widzicie zagadkę, dopóki jest program, możecie jeszcze wygrać. Czas ucieka. Sekunda za sekundą ucieka. Koniec naszego programu, moi drodzy, i ostatni moment. Czy uda się na koniec? Nie będzie już innej szansy, nie będzie innej zagadki. Będzie po prostu tylko koniec, koniec naszego programu. Będzie koniec zagadki. Dopóki wy mnie słyszycie, dopóki widzicie zagadkę, jest jeszcze szansa. Moi drodzy, ja już właściwie powinnam się żegnać. No już czas już minął.
Nie mogę dłużej czekać. Dzisiaj nie będzie innej szansy. Kończymy, kończymy, moi drodzy. Koniec zagadki, koniec programu. Czekam na jakiekolwiek rozwiązanie, czekam na jakąkolwiek odpowiedź w tej chwili. Macie ostatnie 30 sekund i to jest po prostu koniec. Po tym czasie już będziemy musieli sobie powiedzieć do widzenia na dzisiaj. Spójrzcie, jak ten czas ucieka. 20 sekund. Ostatnie 10 sekund dla ciebie. I szybciutko. Uda się? Ja muszę się żegnać, ja muszę wyjść. Jeszcze jestem, jeszcze jest zagadka. Moi drodzy, koniec programu, koniec zagadki. Jedna osoba, tylko jest mi potrzebny jeszcze jeden telefon. Uda się? Czy uda się rozwiązać? Czy uda mi się oddać pieniądze? Zanim pójdę do domu. Na koniec. Jakiekolwiek rozwiązanie. Czy będzie to jedna, czy dwie, czy trzy twarze? Naprawdę zagadka jest bardzo trudna, zdaję sobie sprawę. Jeden telefon i wychodzę. Naprawdę, moi drodzy, już nie mogę ani chwili czekać, już przedłużyłam, jak się da. Muszę kończyć program, muszę kończyć zagadkę. Czyżbyś okazała się ona za trudna? Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam panią, na koniec poproszę szybciutko rozwiązanie. 4:11:29. Bardzo dobrze, dobrze, bardzo dobrze. W takim razie widzimy rozwiązanie, moi drodzy. Teraz gramy o bonus 4000 zł. Proszę podać mi 4 liczby od 1 do 16. 4. Tak. 8. Tak. 12. Tak. I 16. I 16. Mamy 4 liczby, sekundkę sprawdzamy, chwilka cierpliwości. Nie udało się, ale 400 zł dla pani. Bardzo serdecznie gratuluję, moi drodzy. No, był to bardzo, bardzo emocjonujący program. Przy tej ostatniej zagadce ja już tak nawet miałam wątpliwości, czy w ogóle uda się, ale naprawdę warto grać o takie zagadki. One przynoszą bardzo duże emocje. Udało się nawet znaleźć te 3 twarze, moi drodzy. Miałam dzisiaj zwycięzców, bardzo z tego powodu się cieszę. Kiedy mogę rozdawać pieniądze, ten program ma duże emocje, daje mi dużo szczęścia i nie tylko wam. Pamiętajcie, że jest to program na żywo i bez waszego udziału nie mógłby się odbyć, bez waszych oczywiście telefonów. My widzimy się tutaj jutro. Widzimy się oczywiście codziennie i w każdym z tych programów będziecie mogli i mieć szansę na niesamowite wygrane i niesamowite zagadki. Moi drodzy, gratuluję jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie. My widzimy się jutro o 15:30. Dzięki. Buziaczki. Pa!